Cześć moi drodzy, witam was znów. Wszyscy wiemy taki bardzo znany chyba dla wszystkich tekst, słyszeliśmy przynajmniej z Biblii i często go powtarzamy. Ostatni będą pierwszymi. I teraz, czy wiecie, że Jezus powiedział to, ten tekst, ostatni będą pierwszymi, przed przypowieścią o robotnikach winnicy. I teraz dzisiaj moim tematem jest, jak łaska jest przyciągana przez nasze słabości, że nasze słabości pociągają działanie łaski w naszym życiu. Otwórzcie ze mną Mateusza, 19 rozdział. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu o to, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo bracia, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mojego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I teraz uczniowie, jakby zainteresowanie tym, jakby opuściliśmy wszystko, co będziemy z tego mieć. I co ciekawe, Jezus nie odpowiedział im po prostu, no panowie, mnie macie, powinno wystarczyć. Zobaczcie, cały ja obok was. Tylko Jezus mówi, najpierw mówi w 28 wersecie, że kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały, zasiądziecie wy na 12 tronach, czyli apostołom obiecuje bardzo wysokie miejsce w Królestwie Niebios, kiedy będą zasiadać na tronie, kiedy Jezus będzie zasiadał na tronie chwały, obok będą zasiadali uczniowie, apostołowie. Ale dalej jest jakby jeszcze więcej, bo 29 werset mówi, każdy, kto by opuścił dom, albo bracia, albo siostrę, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Czyli Jezus pokazuje, że też na ziemi, tutaj za czasu naszego pielgrzymowania ziemskiego, też będziecie mieli błogosławieństwo i będziecie mieli dużo więcej niż opuściliście, niż to, co wam się wydaje, że zostawiliście. O co chodzi? Tutaj 29 werset mówi o tym, że dla ludzi, którzy się poświęcili dla Jezusa w jakikolwiek sposób i musieli coś tam opuścić, zostawić swój dom, powiedzmy, tak jak ja opuściłem swój dom i przyjechałem do powiedzmy obcej ziemi, niczego nie mając. Co prawda ja wtedy nie oczekiwałem, że Bóg od razu wszystko mi jakby da, tylko wiem, że nieraz ludzie, którzy opuszczają dla Jezusa swoje jakby dziedzictwo takie naturalne, bywa, że martwią się i przeżywają, jak to będzie dalej. Tak jakby nie jest to najważniejsze, ale ja osobiście pamiętam, że takie jakby przeżyłem takie momenty powątpiewania i walki z własnym sumieniem, z własną duszą, żeby spokojnie dalej służyć Bogu. I werset 30. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I teraz jeśli przeczytać ten tekst po grecku, to mogę przeczytać, to brzmi tak: poloi de esontai protoi eschatoi kai eschatoi protoi. Dokładnie słowo w słowo to po polsku brzmi tak: wielu będących pierwszymi, ostatni. I ostatni pierwszymi. Czyli o jaką tutaj, o co chodzi? Ponieważ to była odpowiedź na troskę apostołów, którzy się poczuli się jakby słabsi w jakiś sposób, bo wielu z nich było biznesmenów, mieli łodzi, inny miał kantor, tak, wymiany walut. Więc to nie byli po prostu jacyś ubodzy ludzie, którzy nic nie mając ucieszyli się, że o, przy Jezusie przynajmniej będziemy mieli rozmnożenie chleba i ryb regularnie. Tylko oni wszystko zostawili i
mogli się czuć jako ci ostatni, którzy są bez niczego. I w tym kontekście 30 werset wygląda właśnie tak. Jesteśmy słabsi niż byliśmy przedtem. Jesteśmy pozbawieni czegoś, co dawało nam jakby pewność życia i perspektywę życia. I Jezus im obiecuje, wy, którzy się czujecie ostatni, będziecie pierwszymi. Tutaj słowo ostatni, to tak jak porównać, ja akurat tego może nie zawsze przeżywałem, coś takiego, ale na przykład najniższy chłopak w klasie zawsze się czuł taki gorszy, bo ja pamiętam, w moich trzech kumpli to byli najwyżsi, my tak tworzyliśmy taką paczkę, nie wiem, chyba według wzrostu się dobraliśmy, ale ci niżsi koledzy, zwłaszcza najniżsi, byli jakby gdzieś tam bardzo cisi i schowani. I wiecie, być takim odrzuconym gdzieś w swoim mniemaniu, albo ponieważ zawsze gdzieś tam ostatni jesteś, i kiedy wybierało jakby na przykład podczas gry w kosze, dobieraliśmy sobie zespoły, to najpierw oczywiście nas zapraszano i później jak widziało się, że jeszcze brakuje jakiegoś jednego człowieka, wtedy mówiło się, no dobra, to jeszcze ty też możesz tutaj jakby dołączyć. Niezbyt przyjemne, prawda, być takim na doczepkę takim ostatnim, wybieranym z innych możliwych propozycji. I teraz 20 rozdział Mateusza, 21 werset, Jezus opowiada na podstawie przypowieści, jakby pogłębia albo tłumaczy to, co chciał powiedzieć uczniom. Mówi, albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. I tu jest mowa o Jezusie. Wychodzi do robotników, czyli po nas z wami, wychodzi, szuka robotników, szuka ludzi dla swojego królestwa. I w drugim wersecie zawiera umowę z robotnikami. Jest, jakby zawiera przymierze, można powiedzieć, na jednego denara dziennie. I tamci się zgadzają, dobrze, jeden denar to była dniówka w tamtych czasach, czyli zaproponował zwyczajną pensję dniową, tak jak wtedy było przyjęte w Izraelu. I później w trzecim wersecie, około godziny trzeciej, ujrzał innych. Godzina trzecia to jest według izraelskiej rachuby czasu, czyli od 6 rano zaczynała się pierwsza godzina, więc 6 plus 3 to było 9 rano, czyli pierwszych robotników wziął prawie że o świcie, powiedzmy, tak, i później przychodzi około godziny trzeciej, czyli dziewiątej, widzi innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I tutaj jest ciekawy moment, bo nie umawia się im na konkretną sumę, nie nazywa, ile zapłaci, po prostu mówi, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Piąty werset mówi, poszli, później znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. Ciekawe, że godzina trzecia to jest godzina, o której zmarł Jezus. Później tak jakby już śmierć się dokonało się zbawcza moc, to o tej późniejszych godzinach, zwłaszcza po godzinie już o godzinie 6, czyli to była godzina w południe, 12, czyli w samo południe, i później o 9, to była godzina 15, znów zbiera robotników, a wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich,
Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Już w tej godzinie znajduję ludzi, którzy jako ostatni teraz, znaczy przepraszam, o godzinie 11, teraz 11 plus 6 to jest 17, czyli 5 godzina po południu, przychodzi, widzi stojących i mówi dla niego, dlaczego tutaj bezczynnie stoicie przez cały dzień? Czyli Jezus musiał ich widzieć za pierwszym razem, za drugim, za trzecim i widocznie to byli ludzie, którzy no, jak pracownik patrzą na, wiecie, jest pewien rodzaj ludzi, którzy patrzysz i widzisz, że chyba ten nie za dużo potrafi, niezbyt wiele umie, tak, i jakby omija i ostatecznie Pan przychodzi po raz ostatni i widzi, że wciąż stoją i w siódmym wersecie odpowiadają, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. Więc zaprasza ich do winnicy jako tych ostatnich, jako tych najgorzej notowanych na giełdzie pracy na tamtych terenach. Znów ich zaprasza i nie mówi, ile zapłaci, nie umawia się. Tamci w ogóle się cieszą, że może przynajmniej dostaniemy kawałek chleba, przynajmniej nie pójdziemy spać głodni, więc podejrzewam, że z radością idą, że ktoś ich zauważył, ktoś zwrócił na nich uwagę. I 9 werset. Podeszli wtedy najęci, przepraszam, 8. A gdy nastał wieczór, mówi Pan winnicy do rządcy swego, czyli wieczór, to znaczy wieczór, że już ściemniało się, albo w ogóle słońce siadło, słońce się schowało i mówi, zwołaj robotników i daj im zapłatę. I uwaga, co mówi? A zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Czyli Pan nakazuje zacząć płacić od tych najmniej pracujących. Jakby od najgorszych. U ludzi zazwyczaj dostają ci, którzy byli pierwsi, którzy od początku pracowali. Natomiast tutaj wygląda na to, że bohaterzy Biblii to są ci słabsi, ci, którzy są słabsi. Rzeczywiście, jeśli czytać Nowy Testament, to zauważymy, że często w Nowym Testamencie ci słabsi stawali się bohaterami różnych historii, opowieści związanych z Jezusem, prawda? Kobieta cierpiąca na krwotok stała się bohaterką, mimo że w oczach Żydów była raczej przegrana. Trędowaty, który nie miał prawa być w tłumie, został bohaterem i tak dalej. Czyli zazwyczaj ci słabsi, którzy niczego nie mieli, czy mogliby się poszczycić, pochwalić, stawali się bohaterami Biblii. I tutaj widzimy, że Jezus pokazuje, że tylko z pierwszymi umówiliśmy się, tymi, którzy jeszcze byli jakby przed śmiercią Jezusa Chrystusa, z nimi była konkretna umowa. Zrobicie tyle, a dostaniecie tyle. Natomiast ci, którzy już po godzinie trzeciej, czyli godzinę śmierci Jezusa, już nie było umowy, ile dostaną, po prostu zgadzają się, idą z Nim tak jakby w ciemno, trochę tak jak apostołowie, poszli w ciemno, nie wiedząc, czym się to skończy. Jezus im obiecuje, ostatni będą pierwszymi. I apostołowie rzeczywiście w pewnym momencie byli ostatni, bo cały Izrael odwrócił się od Jezusa. Apostołowie bali się, chowali się, bali się, że będą tak samo zabici, aresztowani. A Jezus im obiecuje, będziecie pierwszymi. W 9 wersecie ci ostatni idą jako pierwsi i podeszli wtedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. Czyli otrzymali dokładnie tyle, co tamci według umowy, którzy pracowali, harowali przez cały dzień, dostali tyle samo, co dostali ci, którzy pracowali prawie nic, kiedy już było chłodniej, kiedy już była końcówka pracy, kiedy najwięcej było zrobione, dostają tyle samo. I to jest bulwersujące, to jest skandaliczne. I reakcja jest rzeczywiście, reakcja na takie postępowanie
też jest inna. Czytam w 10, a gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Czyli pierwsi, obserwując, ile dostają ci ostatni, myślę, pan im płaci dniówkę, więc możliwe, że dostaniemy w ogóle jakby więcej, bo tyle zrobiliśmy, tyle harowaliśmy, no musimy więcej dostać. Ci dostali za, powiedzmy, godzinę pracy dniówkę, a pracowali tylko godzinę, a my pracowaliśmy, powiedzmy, 10 godzin, no to powinniśmy dostać co najmniej 10 denarów, tak? Mogli wykalkulować w swojej głowie za swój wysiłek, powinni byli przyjąć więcej. I w 11 w 10, a gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze, wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał, płacili cenę, trudzili się, zasługiwali, ale przecież Pan powiedział, tyle będziecie mieć. I w 13, a on odrzekł jednemu z nich, przyjaciel, nie czynię ci krzywdy. Czy nie uzgodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego iż ja jestem dobry? I 15 werset używa tutaj hebraizm, gdzie ciemne oko albo zawistne oko to jest taki hebraizm, który oznaczał, że ktoś jest skąpy. I tutaj skąpość polegała na czymś innym. Skąpość tych ludzi, oni skąpili dobroci Pana wobec tamtych najgorszych pracowników. Oni skąpili dobroci Pana. I 16 werset kończy i taki mówi, tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czyli kończy tę przypowieść, tę historię w taki sposób, jak kończył się 19 rozdział, że kto będzie pierwszym, ten będzie ostatnim i na odwrót. I teraz na tym przykładzie pokazuje, w jaki sposób to bycie ostatnim, słabym, najsłabszym, przyciąga Bożą miłość i łaskę do tych, którzy się czują porzuceni, słabi, niedoskonali. On mówi, wy będziecie mieli dużo. Ciekawą jeszcze myślą jest to, że ci, którzy byli wynajęci o tak zwanej 11 godzinie, czyli w naszej rachubie czasu o 5 po południu, to piątka jest liczbą, która oznacza łaskę, symbol łaski. I oni jakby stali się tymi, którzy są symbolem łaski w tej historii. I teraz możemy porównać nasze życie codzienne, na przykład życie modlitwy, modlitewne życie, że powinniśmy widzieć modlitwę jak pozycję przyjmowania Bożej dobroci, nie zasługiwania, nie walki o coś, żeby coś przyszło od Boga, tylko my przyjmujemy Bożą dobroć. Nie traktujemy modlitwy jako dawania Bogu, ale jako otrzymywanie od Boga. Nie walki o zwycięstwo, tylko modlenia się z pozycji zwycięskiej. Czyli w tym przypadku modlitwa staje się taką zgodą na przyjęcie Bożej dobroci i błogosławieństwa. Modlę się, żeby w ten sposób pokazać i ogłosić Bogu, tak, ja teraz przyjmuję Boże namaszczenie, przyjmuję Boży dar. I w ten sposób ty, który jesteś słaby i który widzisz siebie jako upadłego, nieradzącego sobie z grzechami, słabościami, swoimi nałogami, wciąż czujesz, że wciąż nie jesteś dobry w tym i w tym i oskarża ciebie może sumienie. Pamiętaj, Bóg ciebie kocha i usprawiedliwienie masz za darmo. Przyjmij usprawiedliwienie jako dar Boży.
i przyjmuj od Boga wszelkie błogosławieństwo, które przychodzi do ciebie nie dlatego, że ty jesteś dobry, a dlatego, że Pan jest dobry i nagradza tych, którzy się czują ostatnimi, a może nawet są ostatnimi rzeczywiście, bo nikt ich nie chciał, nikt na nich nie zwrócił uwagę, a Bóg nagle przychodzi i zwraca uwagę na ciebie i chce ciebie błogosławić i chce, żebyś ty otrzymywał według Jego dobroci, a Jego dobroć jest wielka, Jego dobroć jest nieograniczona i twoim zadaniem jest tylko zgodzić się na to, że On chce być dobrym i błogosławić ciebie. Więc kim są ci wybrani? Ci ostatni docenili dobroć Bożą. Ci pierwsi nie docenili dobroci Bożej. Kiedy ty próbujesz zasługiwać na błogosławieństwo Boże, ty nie będziesz umiał docenić Bożej dobroci. A kiedy ty umiesz przyjąć od Boga mimo swoich braków i słabości, ty będziesz umiał docenić Bożą dobroć. I tak jak kiedyś Jezus powiedział do faryzeusza, kiedy przyszła do niego kobieta i płakała nad nim i całowała nogi i wylała olejek i wycierała włosami jego nogi, on powiedział, kto będzie bardziej miłował, ten komu więcej wybaczono, czy ten komu mniej darowanych win. I faryzeusz odpowiedział, ten komu więcej przebaczono. I tak samo tutaj, w tej historii, ktoś, kto nie zasługiwał, na pewno wiedział, że nie zasługuje na żadne Boże błogosławieństwo, dostał tak samo dużo jak ci, którzy zasługiwali i pracowali. Tutaj chwalisz Boga za Boga, że nawet ci, którzy jeszcze nie żyją w łasce, którzy jeszcze nie umiecie żyć w łasce, którzy wciąż próbujecie zarabiać na Boże błogosławieństwo, Bóg was tak samo błogosławi. Ale ci, którzy niczego nie mogą dać Bogu i ledwie radzą jakby sami sobą i sami by siebie nie wybrali jako pracowników, Bóg błogosławi tak samo jak tych mocnych, silnych, potężnych wojowników modlitwy. Bóg błogosławi i tych, i tamtych. Dlatego bardzo zachęcam ciebie dzisiaj stanąć przed Bogiem i powiedzieć, nawet jeśli jesteś silny, powiedz, Boże, nawet niech przyjmie tę moją moc i moją siłę i moją wyjątkowość jako moją słabość. A jeśli czuję się upodlony przez życie i nie radzisz sobie i ledwie trwasz i ledwie stoisz na nogach i myślisz, że Bóg się odwrócił od ciebie, tak samo możesz powiedzieć Bogu, ja przyjmuję wszystko, jak chcesz mnie wynagrodzić, a Bóg chce ciebie wynagrodzić. Nawet jeśli pracowałeś prawie nic, ledwie sobie poradziłeś, Bóg cię kocha i chce cię błogosławić cały czas. Dlatego błogosławię ciebie i modlę się, żeby teraz Boża miłość napełniła ciebie dobrocią, przebaczeniem i łaską, która jest ponad miarą, żeby łaska za łaską płynęła w twoje życie. Błogosławię cię w imieniu Jezusa.